Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy z wizytą u moich przyjaciół w Belgii, we Wremde, u Larsa i Josa Verkamen. I chcemy zaprezentować Wam to, co po prostu się u nich na przestrzeni ostatnich paru lat zmieniło, ponieważ kilka filmów już na temat ich hodowli można odnaleźć w internecie, ale myślę, że coś nowego, po prostu ciekawego pokażemy, co jest nowego u nich, na co zwracają uwagę, jakie są ich pomysły na hodowlę. Zobaczymy, co jest nowego u nich. So Lars, can you explain shortly to, let's say, our friends in Poland, what are the laws, if something is new, what has changed from last few years, because already we have few movies about your loft and about, let's say, your birds, so maybe you can fill in some gap, what's happened last few years and now. Regarding the lofts, they are still the same, actually. We have several years the same lofts. This is a young bird's loft. There's the racing hens loft. And there, over there. The racing hens loft. And there is the loft for the racing cocks. And for 10-15 years, they are still the same lofts. We, of course, every year we adapt a little. Maybe we add some new boxes or so on. But in general, still the same. Aha. Czyli nie są tej zasady, że nie zmieniają jakiegoś tam zwycięskiego składu. Od wielu lat nie zmieniło się, jeśli chodzi o podział gołębników, zbyt wiele. Tutaj za nami ten duży jest gołębnik gołębi młodych, tutaj jest gołębnik wdów lotowanych metodą klasyczną, a tam jest gołębnik wdowców, które są również lotowane w klasyku. Są zmienione jakieś opcje wyposażenia, jakieś tam ścianki, różnego rodzaju wyposażenie, ale generalnie co do zasady tutaj gołębniki po prostu są bez zmian. So in terms of the loft, as you say, nothing or not much has changed, but what happened with your family of your pigeons from last, let's say, 5 years? What is now leading in your breeding loft, racing loft, if you can say something of this? Let's say we have always had two basic pigeons, Berko and Electro. But Berko is from 2001 and Electro from 2008. So now we can say we've always done the crossings, but now we can say because Electro is younger, we have more babies of him on the breeding loft. We can say now that his breeding line is the most dominant now on our loft. Mm-hmm. And we still try to cross them, but in recent years we tried to cross these lines, Berko, Electro, with some new birds, of course. But in general, what have been very successful is joint breeding. So we give a very good bird together with a bird of another fencer, his best bird. We breed together and these young birds go to our breeding loft. And this has had some very good results at our loft in recent years. Mm-hmm. Czyli tak, wiadomo, że w ostatnich latach wszyscy znają jego najlepszego rozpłodowca Barko, ale on już był 2001 rok. Kolejny ptak, który się bardzo okazał dominujący, jest to Elektro z 2008 roku. I oczywiście na ten moment najwięcej jego dzieci, wnuków w krzyżówce właśnie z linią Barko pokazuje, że to kojarzenie jest bardzo dobre, więc na pewno to wiedzie teraz kluczową rolę. Bardzo dużo dobrych rezultatów również mają z hodowcami, którzy mają jakieś wybitne sztuki w rozpłodzie, gdzie wymieniają się potomstwem, pożyczają na przykład sobie samiczki na przemian i dziećmi się dzielą, czyli parują swojego najlepszego rozpłodowego, czyli Elektro z pożyczoną samiczką, albo komuś pożyczają córkę czy dziecko swoich najlepszych gołębi, więc taką drogą dochodzą do tego, że po prostu dużo nowych zdolnych ptaków jest odkryte. So perhaps, what is the best from Electro and Barko line, the crossing? What will be the best fruit of this, let's say, crossing? The best we had, I think the best example is Mustang, because it comes from Child, Barko cross with Child Electro. Mm-hmm. This is, I think, the most famous example, but also our Olympic bird, Olympic Eva, is also from the crossing Barko Electro. These are two, I think, most. And Aladdin? Aladdin is also from Electro line, but in general we can say that we have two basic pigeons, Barko Electro, and all our other pigeons are really related to one of these or both birds, and that's a good thing to breed. But also you have to be careful when you breed for racing that you don't do too much inbreeding, because I don't believe, and my father as well, that this is good to have good results with young birds. Czyli spytałem go o najlepsze owoce, bo skoro zachwalał, że bardzo dobry jest Elektro, bardzo dobry jest Barko, więc owocem takiego krzyżowania jest właśnie Mustang, który zdobył pierwszy narodowy konkurs. Jest również Olympic Eva, która była ostatnio właśnie na Olimpiadzie w Brukseli.
Także jest również wiele gołębi innych, które nie bezpośrednio wywodzą się z barko albo z elektro, ale z ich rodzeństwa, półrodzeństwa i one również między sobą świetnie pasują. Także to jest na pewno, twierdzi na przyszłość ich po prostu rodzina, którą te krzyżówki będą wykorzystywać. Personally, I think that you have well-designed racing loft for your hens. Will be very interesting if you can say some words about this. Actually, it's a very old loft. It's not a new loft, very simple, very basic. But in general, we can say we have actually on the loft three compartments. We have the aviary outside, mm-hmm. we have the inner part where the boxes are, and we have the sleeping lofts at the side. Czyli tak, to są gołębniki dla sami zlotowanych metodą klasyczną. Zawsze mi się te gołębniki podobały, natomiast jakoś nigdy nie widziałem ciekawego wytłumaczenia tej metody działania. I gołębnik ten składa się z trzech części. Z części wolierowej, z części wewnętrznej, gdzie są gniazda rozpłodowe i z części takiej tak zwanej sypialnianej, gdzie samiczki śpią po prostu całą noc, skąd są wypuszczane przez te okienka. Lars teraz pokrótce wytłumaczy, jak to działa. Sleeping in the night, in the sleeping compartment, you can see there, it's very simple, just actually a cupboard where they're sitting. In the morning I let them out and they can eat and drink here in the aviary outside for 1 hour. Mm-hmm. And then after 1 hour I put them back in the sleeping loft. They stay there, they're calm. And at 1 p.m. in the afternoon I put them back. They can get out, they drink and then they go out to train. They train about for 1 hour. Mm-hmm. They go back inside the loft, they can eat. And then at 5-6 p.m. they go back to the sleeping loft. So it's very simple. And so inside they just go through to the sleeping section, so they don't, boxes are closed. The boxes are closed, completely closed. So they have to Czyli działa to w ten sposób, że w tej części tutaj wolierowej z przodu, gdy samiczki wylatują rano na oblot, wchodzą tutaj, jedzą, są karmione, przeganiane są do swojej sekcji sypialnianej. W środkowym gołębniku, gdzie są tylko cele gniazdowe, one są pozamykane, żeby samiczki po nich nie skakały. I po południu w granicach pierwszej i drugiej znowu są wypuszczane, nakarmione, wlatują tutaj, są nakarmione, napojone i są zamykane na noc znowu. Także w sypialni spędzają większość czasu, tutaj podczas dnia dokupy może 2-3 godziny tylko karmienie, ewentualnie kąpiel. And then where are the cocks of those hens? They're in another aviary, so when they come back from the race, I just put them in a basket and I... It would be very handy to have them behind... But we don't have the space. Okay. So, but in a perfect scenario, they would be after the loft and then we can... It's easy, it would be easier. So samce do samiczek znajdują się w osobnym gołębniku i po prostu przed lotem są przynoszone, wpuszczane do gniazd i czekają za każdym razem na samice, na przylot samic. Stoimy przed gołębnikiem młodych. Lars opowie pokrótce, jak z młodymi postępuje, co robi, jak zaciemnia, jak je żywi. So, please tell us how do you follow the way of working with youngsters. In general, when we have youngsters, they're from our breeders and our racers, because for us it's also a must to have to breed from our racers, to, because we believe that the quality of those racing, the babies of the racers are really is very good. So we have to need to have a combination of both. Those youngsters. Czyli przeznaczają do gołębnika lotowego młode zarówno z gołębi lotowych, jak i z rozpłodowych, bo wiedzą już to z doświadczeń, że gołębie lotowe to jest najnowsza generacja i tam często jest bardzo dużo dobrych lotników. Yeah, and then we start breeding in the beginning of December. And we try to have two different teams. So the babies and the youngsters born in December till middle January, they're formed together one team. And then the youngsters after this period, they also win one team, so we can train them at two different time periods, and I think it's better to split them up. Then you can also avoid the risk, because if you put all your youngsters in one team and there's a bad race, yeah, then you have a problem. I drużynę gołębi młodych dzielą na dwa zespoły. Jeden zespół to są młode wychowane gdzieś tam powiedzmy koniec grudnia do połowy, do końca stycznia, i drugie to jest właśnie młode wychowane później. I one są prowadzone trochę w inny sposób, inaczej są zaciemniane, w innych terminach. Jedne będą latały powiedzmy gdzieś tam na czerwiec, lipiec, sierpień, a inne sierpień, wrzesień, nawet październik. Także też dzielą młode z różnych par do różnych przedziałów i nigdy nie kładą ich na te same loty. Ze względu na to, że jak jest kiepski lot, żeby po prostu nie stracić całego dorobku z danej pary, tylko powiedzmy ryzykują częściowo.
So tell me something, how they fly, how do you train them? So as soon as I start really training, so I mean flying more than 30-40 minutes, then we start training them. So we put them in the baskets and then we release them the first time at like 500 meters. When they come back 1 kilometer, we're very careful in the beginning. When they come back home, before us actually, we go to the next step. Czyli młode, kiedy już koło gołębnika latają chętnie 30-40 minut, jest to dla nich oznaka, że należy je już po prostu trenować w koszach i zaczynają je łapać. Gołębie są wypuszczane na 500 metrów, żeby je przyzwyczaić do kosza, przyzwyczaić je do stresu związanego właśnie z transportem. Jeżeli widzą, że chętnie do domu wracają, po prostu nie ma już w nich takich nerwów, są spokojne, to jadą wtedy na dalsze odcinki. So how many private trainings you make? Before they go with the club, I think 15 or something. Mm-hmm. But we have one rule in general: we don't release them further than 30 kilometers. That's the maximum distance we go. Why? Because when you go like releasing them on 60-70 kilometers, there's a risk. In Belgium, especially, probably in Poland too, they go with other pigeons from another region, and then you have a risk for losses. So we train them at maximum 30 kilometers, and then they go with the federation, with the club, to 100 kilometers. And I think there's no problem in fixing that distance. So czyli jeśli chodzi o gołębie młode, to przed pierwszą kabiną młode są około 15 razy wywożone generalnie nie dalej niż 30 km, dlatego że boją się, bo nad Belgią przemieszczają się ptaki, nie tylko belgijskie, również holenderskie. Są to często bardzo duże grupy, także prywatnie do 30 km, a pierwsze konkursy 100 km to są już z klubem i wtedy ryzyko tych strat jest mniejsze, bo przy 60-80 km ptaki mogłyby się po prostu z innymi ptakami gdzieś zabrać i mogą być duże straty. It's like the loft from the pigs, the same. Yeah, you have a lot of cubic inside, a lot of space. Wciąż Barco, już dawno nie wydaje młodych, ale bardzo witalny, pięknie wypierzony. Niesamowite jeszcze jak on wygląda w wieku 16 lat. 16 years looking still very nice, huh? To jest po prostu filar hodowli, który już siedzi sobie w samotności w swoim przedziale, zasłużył na to. Niesamowite jak on wygląda. How it is working in this loft? How when do you darken them? So the youngsters are darkened in general, we can say we start darkening them at 5 p.m. in the afternoon and the curtains we open them in the morning at around 8. Znajdujemy się w przedziale gołębi młodych. Tu są akurat właśnie młode z tego przedziału. Grudzień, styczeń, najstarsze, już wypierzone, wyglądają fantastycznie. Lars, tak jak powiedział wcześniej, zaciemnia je od godziny gdzieś w granicach 17 do 8, 8.30 rano. Młode latają raz dziennie, około 2 godziny. Karmione są praktycznie dosyte, karma cały czas leży, co widać. Jeśli chodzi o karmienie, to na razie tutaj dostają do woli. And how would you feed your, because now you feed them as much as they want. Yeah. How will you feed them when they are, let's say, already in the cycle of the season that they are basketed, they are returning? Well, actually, our young birds have exactly the same feeding program as our old birds. So in the beginning they get lighter food and at the end of the week they get energy-rich food. That's a simple system, but it's the same for young birds as our old birds. But they always get enough. So we get more than they can eat, and after they have eaten, we remove the food. So we never motivate them to hunger, but they always get enough food to eat. Czyli młodych się tutaj nigdy nie motywuje głodem. Są karmione po prostu tyle, ile chcą. Zawsze jest nasypane więcej. To, co zostaje po jakimś krótkim czasie, po 20-30 minutach, jest zabierane. Na początku tygodnia są karmione karmą lekkostrawną. Na koniec tygodnia karmą bogatą w energię i tłuszcze. Any extra stuff on the grain, like vitamins, amino? Vitamins, we don't really believe in it, but we do give like oil. We do that. We often of like I don't know how you say it in English.
beer yeast. Beer yeast, okej. Okay. Yeah. Czyli stosują niezbyt wiele dodatków, witaminy jakieś tam za szczególnie nie wierzą, natomiast stosują olej i stosują drożdże piwne. When your youngsters, of course they belong to good families, but still you do any selection before? Do you win all of them or you still select some? What are you looking for then? We give all the young birds we breed a chance, because we want to see which ones are the good ones. And also, when you put them the first time on the loft, sometimes other pigeons develop themselves, they get stronger. So it would be maybe a mistake, already make a selection before you put them on the young bird loft. And when you raise them and try them and test them, you will see which ones are the good ones and which are the bad ones. And you keep the good ones, the bad ones you remove. Mhm. So it's an easy system, but yeah. Czyli nie wybierają gołębi pod kątem jakimś specjalnym przed młode po prostu po wychowaniu. Oczywiście, jeżeli nie są wadliwe, nie mają problemów zdrowotnych, ale młode generalnie wszystkie dostają szansę, ponieważ często go młody, który nie wygląda zbyt obiecująco, bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko narastają mięśnie i dopiero de facto po lotach młodych oceniają wartość gołębi, więc nie decydują wcześniej. Przedwczesna selekcja uważa czasem mogła być szkodliwa i dlatego każdemu dają szansę. Yeah, that's a bit new way, let's say, because in most of the cases fanciers, they birds they don't like, they remove. Yeah? Yeah. But yeah, we can say in general, and we are very strict on our breeding loft, so I think 99% of the young birds you put on the loft, the quality is okay. And if there really one pigeon that's really something wrong, of course uh-huh. we kill. But yeah. Generalnie zasada jest taka, że bardzo przywiązują uwagę do gołębi, które wybierają do gołębnika rozpłodowego i praktycznie 99% młodych wychowanych z tak wyselekcjonowanych gołębi dorosłych praktycznie nie mają żadnych wad w budowie, dlatego nie ma potrzeby usuwać. Natomiast jeżeli oczywiście zdarzyłby się przypadek, gdzie gołąb faktycznie jest jakiś bardzo naganny, no to w tym przypadku by go wyeliminowali. Zapytam Larsa, jak postępuje z młodymi. Perhaps you can explain how you proceed with your youngsters and since when you use certain way of motivating. Yeah, of course. The motivation system for a young bird is through they're paired with each other, so young cocks with young hens. And in the full racing season, we put our young cocks on one loft mm-hmm. and our young hens on also one loft. I will demonstrate how we do it. So here is, for instance, the young cocks loft, mm-hmm. there the young hens loft. Before the race, before basketing for a race, we can open this door. Yeah, Ethan. Here's the young hens loft, so we can open this door as well. And they come together, and here is an extra loft behind the loft where they're staying. And you see here they can pair with each other, and then we take them and put them in a basket, and so they're motivated for the race. And after the race, when they come back. And how long do they stay together? Before the race, 1 hour, 1 hour and a half. Uh-huh. Czyli jesteśmy w sekcji, która jest normalnie zamknięta, tu są gniazda. W tym przedziale, który widzieliśmy wcześniej, są samczyki, w tym sąsiednim są samiczki. Na godzinę, półtorej przed lotem te drzwi są odsuwane, również ten przedział jest odsuwany i one mają możliwość się tu spotkać. Godzinę, półtorej są przebywać, jest czasem tak, że jest więcej samczyków niż gniazd, więc samce mają podwójną motywację, nie dość, że walczą o cele, walczą jeszcze o samice i to się obserwuje i wtedy najlepiej samczyki, które najwięcej mają do stracenia, czyli wybierają gniazdo, mają samiczkę, to najczęściej te samczyki są bardzo dobrze motywowane.